Ale zimno. Dorzuć coś do ognia. Czekaj, może ten komiks. Ogłupiałeś! Co? Sferalny major Mebiusa. Feralny co? Feralny major! Biały Kruk, jeden z najważniejszych twórców światowego komiksu. Skąd ty takie rzeczy w ogóle wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00. Siemano, z tej strony Filip Bąk, przed mikrofonem, za sterami Szymon Dopierała. Tak się śmiejemy, ponieważ zajawka dotyczy zimowej pory. O, jak zimno, dorzuć coś do ognia. Mamy taki upał, że no, najcieplejszy dzień w roku, taką informację dzisiaj słyszałem, ktoś tam tak podał, 38-39 stopni. Także słuchajcie, jak siedzicie w domu, czytacie komiksy, to pamiętajcie, żeby najpierw umyć rączki, ponieważ brud się przylepia do spoconych łapek. I jak trzymacie komiks, to nie trzymajcie kciukami po zewnętrznych stronach stron, tylko przytrzymujcie sobie bardziej tak od dołu, ponieważ jednak w trakcie czytania też rączki się pocą i po co zostawiać później takie dziwne ślady na papierze, ten papier się potem marszczy i no jeśli jesteście takimi fetyszystami i lubicie mieć komiks w idealnym stanie, no to potem jak będziecie patrzeć na swoją półkę, to zawsze będziecie widzieć właśnie te wszystkie komiksy z tymi skazami. Ale jeśli jesteście takimi normalnymi ludźmi, czyli uważacie, że komiks to jest sztuka użytkowa, komiksy się powinno czytać, komiksy powinno się pożyczać i ważne jest, żeby był czytelny, to w tym momencie, no i tak powinniście umyć ręce przed czytaniem, ale już jakby te szczegóły was nie dotyczą. Słuchajcie, przez ostatni tydzień przerobiłem parę komiksów i chciałbym wam o nich opowiedzieć. Będą to różne różności. No, przyzwyczailiście się prawdopodobnie już do tego, że po prostu ciężko jest w ogóle dobrać tak naprawdę komiksy tematycznie. Ja tak sobie powolutku zbieram westerny albo shoneny, żeby to ładnie, elegancko zrobić taką audycję tematyczną, ale jednak no tutaj przyniosłem do radia takie rzeczy, które ciężko byłoby połączyć z innymi pozycjami, więc będzie to przekrój przez różne różności. Tak, jakie to będą komiksy? A powiem, czemu nie? Bo w sumie na stronie Prosto z kadru na Facebooku opisałem wszystkie tytuły, wymieniłem. Będzie to mój drogi bracie z wydawnictwa JPF. Dalej, dosyć ciekawy, tajemniczy komiks, terapia, par, miłość, seks i dramaty z wydawnictwa Paradygmat. Dlaczego ciekawe? Ponieważ jakby to wydawnictwo nie specjalizuje się w komiksach i ten komiks jest całkiem specyficzny, ale do tego przejdziemy za chwileczkę. Dalej, Giacomo Supernova z Jindy, Reckless Wrestlers z Kultury Gniewu oraz Dobro i Zło. To jest pozycja undergroundowa, nie ma wydawcy. W jakiej kolejności? No rozpocznę od Mój Drogi Bracie, ponieważ to jest najgrubszy tom. Najwięcej mam do powiedzenia na temat tego komiksu, także rozpoczniemy od mangi. Dla tych, którzy nie orientują się, że wydawnictwo JP wydaje na polskim rynku komiksy z kraju kwitnącej wiśni. Ale to oczywiście za chwileczkę. Na razie Szymon puści wam pierwszy kawałek, ja tu sobie zrobię mały porządek, przygotuję notatki i słyszymy się już za chwileczkę. W ogóle na początku jeszcze taka informacja, ponieważ siedzę dzisiaj sam, jak słyszycie, Wojtka nie mam, a dostęp do internetu jest, tak pomyślałem, że w sumie możemy zrobić jakąś taką zabawę interaktywną. Jeśli siedzicie teraz przed komputerem, macie dostęp do Facebooka, zapraszam na Prosto z kadru na Facebooku. Wypowiadajcie się na temat komiksów, które będę omawiał, jeśli je czytaliście, albo zadawajcie pytania, jeśli coś was nurtuje, intryguje. Myślę, że znajdziemy czas, żeby to przeczytać, żeby odpowiedzieć na antenie, także zróbmy taki eksperyment, jeśli macie ochotę, to zapraszam do takiego udziału. Dobra, rozpocznę audycję od Mój Drogi Bracie z wydawnictwa JPF. Autorką jest Ryoko Ikeda. Ci z was, którzy siedzą w mangach, to na pewno już kojarzą to nazwisko, ponieważ pierwsza manga w Polsce wydana w ogóle ever, to jest Aż do Nieba, tajemnicza historia Polski właśnie tej autorki. Tutaj jeszcze mówiąc a propos właśnie Aż do Nieba, to w komiksie Mój Drogi Bracie, który jest grubym tomem, mamy bardzo fajny taki artykuł. Japonka, która pokochała Europę i tam tłumaczy nam autor tego artykułu, czyli Krystian Kruk, że autorka od zawsze inspirowała się historią Europy. Dlatego między innymi często osadza swoich bohaterów i czas akcji właśnie, czy to w Polsce, czy to w Niemczech, jak to miało miejsce przy komiksie Klan Poe. Także taka ciekawostka.
Otóż, mój drogi bracie, który przyniosłem tutaj do radia, został narysowany ten komiks w 75 roku. I jest dosyć nietypowy. To jest w ogóle komiks, który jest z gatunku shoujo, czyli takie komiks romantyczny, kierowany docelowo dla dziewczyn, tak naprawdę. Aczkolwiek tutaj już uchylę rąbka tajemnicy, że ten komiks jeszcze jest, należy do gatunku shoujo ai, w które, jak tutaj jest napisane, gatunek, w którym fabuła dotyczy związku damsko-damskiego bez pokazywania stosunków seksualnych. Także w tym momencie też informacja dla osób, dla fanów, miłośników komiksu wydawany przez wydawnictwo Kotori, że w tym momencie, no, jeśli jesteście czytelnikami Kotori, to powinnyście się zainteresować komiksem Mój Drogi Bracie. I w drugą stronę, jeśli wam przypadł do gustu, to również zapraszam do wydawnictwa Kotori. To jest komiks skierowany dla dziewczyn, więc jakby nie polega to też na tym, nie chcę tutaj mówić, że o, tylko dziewczyny po to sięgajcie, aczkolwiek no myślę, że faktycznie lektura będzie dosyć monotonna dla wszystkich męskich odbiorców, aczkolwiek oczywiście zapraszam wszystkich do tego, żeby się zapoznać z tym komiksem, który jest dosyć nietypowy. Oczywiście jak na komiks takie romansidło. Z drugiej strony w sumie już mieliśmy komiks Było ich 11 tej autorki, który był również bardzo nietypowy, jeśli chodzi o komiksy właśnie miłosne. Aczkolwiek Mój Drogi Bracie naprawdę zaskakuje. Zwłaszcza zakończenie, gdzie kończą się wszystkie wątki i mamy właśnie parę takich ciekawostek, takich lekkich zwrotów akcji, które faktycznie powodują, że zostaje dobry smak po zakończeniu tej lektury. A o czym jest ten komiks? Poznajemy młodą 16-letnią Nanako Misono, która zaczyna naukę w prestiżowym liceum żeńskim. Znaczy, akcja zaczyna się, jak ona zdaje, robią te ich testy w Japonii, kończy właśnie jeden etap w edukacji i jej nauczycielem był pewien student, który zwie się Takehiko. I ona do niego podbija i tak prosi, nieśmiało, że ma pewną nietypową prośbę. Chciałaby, żeby właśnie ten Takehiko został jej braciszkiem starszym. Tak na niby, bo on po prostu, ona odczuwa jakąś taką więź z tym panem. Brzmi dziwnie. No, tutaj będzie dużo dziwnych rzeczy tak naprawdę, ale szybko od razu dowiadujemy się, i to nie będzie jakiś wielki spoiler, że tak naprawdę ten Takehiko jest jej bratem starszym, tylko że no to jest trochę zagmatwane, ponieważ tam był tatuś odszedł, założył nową rodzinę, także jakby nie są ze sobą tak bardzo, bardzo związani, ale faktycznie ona prosi o to, żeby był jej tym starszym bratem na niby, on faktycznie okazuje się tym starszym bratem, także jak widzicie, taka kobieca intuicja. No więc ona rozpoczyna naukę w tym prestiżowym żeńskim liceum i tam jest stowarzyszenie. Coś, znaczy, no takie stowarzyszenie sorority. Coś na wzór bractw amerykańskich, w amerykańskich koledżach. I to jest bardzo mega prestiżowe, ponieważ na początku w ogóle jest taka pani, która zwie się Fukiko. I ta pani Fukiko, znaczy no dziewczyna w zasadzie, jest główną dowodzącą tego całego stowarzyszenia i to jest tak na maksa elitarne, że wszystkie dziewczęta marzą o tym, żeby tam być, ponieważ w tym elitarnym stowarzyszeniu są tylko najmądrzejsze, najpiękniejsze uczennice i w ogóle to jest mega prestiż i ohoho. I na początku, jak już przychodzi do tego liceum, odbywają się takie, powiedzmy, wybory, taki casting, że te starsze uczennice wybierają, które to właśnie młode koleżanki, które dopiero co przyszły do tego liceum, będą mogły należeć do tego stowarzyszenia. I tutaj pierwsze emocje. Kto to będzie? Ponieważ no, każda oczywiście o tym marzy. Tutaj Nanako jeszcze ma swoją koleżankę Tomoko i poznaje nową koleżankę Mariko, która tutaj przypomina jej Kleopatrę. I Mariko również ma cel, żeby dostać się do tego stowarzyszenia elitarnego i tej dwójce dziewczynom udaje się. I tutaj zaczyna się szykanowanie, ponieważ zazdrosne koleżanki z klasy tak naprawdę, no nie podoba im się fakt, że Nanako, nasza główna bohaterka, dostała się, chociaż nie jest jakaś specjalnie urodziwa, nie jest jakaś specjalnie inteligentna, mądra, nie ma jakiegoś, nie wiem, sławnych rodziców,
rodziców, tam i tatuś jest profesorem, także powiedzmy, że tam, no okej, tutaj pod tym względem jest okej, ale ogółem zazdrosne koleżanki zaczynają wydobywać brudy. I to jest też niesamowite, ponieważ ten komiks dzieje się w czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, a one, wiecie, one tak chamsko po prostu gnębią te dziewczyny, że jak one przychodzą do szkoły, to one wyciągają brudy na temat ich rodziców, że ta mamuśka właśnie, że ten tata tej Nanako właśnie zostawił swoją rodzinę, żeby pójść z jakąś tam kelnerką, że co to w ogóle jest i że w ogóle Poruta. I tak myślałem, w ogóle zastanawiałem się przez cały czas tej lektury, w którą stronę podąży ten komiks. No to jest w końcu romans dla dziewczyn. Akcja dzieje się w żeńskim liceum, to zastanawiałem się, no w którą stronę Ryoko Ikeda pójdzie. I muszę przyznać, że ona naprawdę namieszała, bo ten komiks zmienia się wraz z kolejnymi stronami. Na początku mamy właśnie to szykanowanie. Od razu też poznajemy kolejnych bohaterów, dosyć istotnych dla fabuły, między innymi pannę Saint Just oraz książę Kaoru. No to jest dosyć mylące, bo książę Kaoru jest taki bardzo stylizowany na mężczyznę. Ja cały czas podejrzewałem, że to jest tak naprawdę facet, który ukrywa się i należy do żeńskiego liceum. Nie wiem po co, myślałem, że będzie jakiś ciekawe zakończenie, ale mój trop był mylny, także faktycznie, książę Kaoru to jest dziewczyna, która ma taką ksywę, ponieważ przypomina księcia Kaoru. A panna Sanjust też jest taka tajemnicza dosyć osoba, ponieważ jest lekomanem, co chwilę łyka dropsy, grochy, a to na pobudzenie, a to na uspokojenie, a to na żołądek, a to na to. Jest taka też ciekawa rozmowa, jak właśnie panna Sanjust z Nanako są w parku i jedzą, i się okazało, że kanapka ma nieświeże mięso i ta z uspokojem, to tam sobie wezmę, nie wiem, tam tabletkę na ból brzucha, tabletkę na mdłości, na wymioty i tam wszystko będzie okej. Okay. Że tak właśnie ta Nanako obserwuje, że ta panna Sanjust też skrywa jakąś taką dziwną tajemnicę, ponieważ jakby wygląda, jakby jej w ogóle na życiu nie zależało. Ale jest niesamowicie popularna w liceum. To jest w ogóle dziwne liceum, ponieważ na przykład ta panna Sanjust może sobie wbić do klasy z gitarą, zacząć grać i śpiewać uczennicom, wszystkie są zachwycone. Także spoko. W ogóle akcja dzieje się w tym liceum żeńskim, ale tam w ogóle nie mają lekcji. No, że te lekcje nie są pokazane. Cały czas akcja dotyczy zajęć pozalekcyjnych, tego stowarzyszenia, tego klubu elitarnego sorority, ale no nie ma tego pokazane w tym komiksie, co mnie zawsze w jakiś tam sposób kłuje, kiedy są takie, wiecie, filmy o nastolatkach. No przecież no każdy z was jest w szkole albo skończył szkołę, no i wiecie doskonale, że w zasadzie życie szkolne polega na tym, że się siedzi na lekcjach i udaje się, że się słucha. No ja rysowałem komiksy akurat, więc powiedzmy nie nudziłem się. No niektóre były lekcje takie wymagające bardziej, bo nauczycielki czy nauczyciele no nie życzyli sobie, żeby na ich lekcjach robić coś innego niż słuchać ich, także no było trudniej rysować te komiksy, ale rozumiecie przekaz. Chodzi o to, że no szkoła to jest siedzenie i słuchanie, i pisanie, i uczenie się. A tutaj w tym komiksie, mój drogi bracie, tego praktycznie nie widać. Ale okej, wróćmy. No jest ten książę Kaoru, który skrywa tajemnicę, ponieważ to ma jakieś problemy ze zdrowiem, wraca po rocznej przerwie, bo coś tam chorowita była, coś w trakcie meczu koszykówki, w ogóle tajemnicza scena, ponieważ została draśnięta w okolicach tułowiu i nagle krew się pojawiła. Skąd ta krew? Ale ona tajemniczo, nie, tutaj idę sama do lekarza, nie ma takiej opcji, żeby ktoś mi pomógł, w ogóle tajemnica tej rośnie, jesteśmy zaintrygowani, co dalej będzie z tym faktem. Tym bardziej, że jeszcze była scena, jak to Nanako weszła do sali, do szatni i była otwarta szafka właśnie tej książę Kaoru i ta wparowała do tej szatni w ogóle spanikowana, czy ona widziała coś w tej w jej szafce. Nie wiemy co i w sumie do końca komiksu nie dowiemy się, co to było, ale książę Kaoru skrywa w sobie tajemnicę. Panna Sanjust również skrywa tajemnicę, ale okej, okay, no to jest część wątków. Potem mamy jeszcze opcję, że Nanako poznaje tą Mariko, dostają się tego sorority i Mariko też zaczyna, jest taka, no ma swoje problemy. Okazuje się, że ona jest totalnie samotna, jak organizuje urodziny, zaprasza tylko Nanako i w ogóle jest takim wampirem emocjonalnym, cały czas puszcza fochy, cały czas jakby szantażuje emocjonalnie biedną główną bohaterkę, do tego stopnia, że ona też manipuluje, że puszcza plotę i jej przyjaciółka tam Tomoko opuszcza naszą bohaterkę Nanako i ta nie wie, co się dzieje. I w ogóle no, jest przykra sytuacja, bo przychodzi do szkoły, niby powinno być fajnie, bo jest w tym sorority, ale coś nie tak, gnębią ją, przyjaciółka od niej odeszła, w ogóle dzieją się takie dziwne rzeczy, ponieważ jak był ten cały bal
żeby przyjąć te kandydatki, że nie, jeszcze te kandydatki nie wiedziały, że są przyjęte, to ktoś puścił, ktoś dał znać mamie naszej głównej bohaterki, że ten bal jest przełożony godziny później i ta się spóźniła, ale pomimo tego dostała się. Także mnóstwo wątków, parę wątków, parę postaci, one skrywają swoje tajemnice, zmieniają też się w trakcie tego komiksu i tak jak powiedziałem, scenariusz jest dosyć zagmatwany, nie mamy jednej linii fabularnej, nie mamy jednego takiego głównego wątku, tylko jakby Nanako jest obserwatorką, ona pojawia się w tym liceum żeńskim i zaczyna obserwować, że coś z tą dziewczyną jest nie tak, coś z tamtą dziewczyną jest nie tak, coś ze mną jest nie tak. Ze wszystkim jest coś nie tak i zaczyna gdzieś tam przez przypadek coś usłyszała, zaczyna łączyć te wszystkie wątki i mamy właśnie na końcu komiksu, pod koniec właśnie wszystkie te wątki są rozwiązane. I tutaj muszę przyznać, nie będę oczywiście spoilerował, ale telenowela, naprawdę telenowela, moda na sukces, na końcu no moda na sukces, wierzę głęboko, że dziewczętom się spodoba ta lektura, mój drogi bracie, przypominam tytuł. Ja się łapałem za głowę, że Ryoko Ikeda tutaj w ten sposób rozwiązała poszczególne relacje między bohaterkami i bohaterami, ale końcówka też jest bardzo intrygująca, daje do myślenia, ponieważ wraca jakby pod koniec komiksu postać Takehiko. On tam się przewija na zasadzie, że czyta te listy od Nanako, ponieważ ona cały czas mamy jej emocje, jej myśli, poznajemy właśnie w tych ramkach, kiedy ona, w tych ramkach są tak naprawdę jakby tekst tych listów, które ona pisze do tego swojego braciszka, który, jak przypominam, jest tak naprawdę jej braciszkiem. Zagmatwany. Bardzo fajne są tutaj również rysunki, kompozycje, ponieważ płyniemy wzrokiem, aczkolwiek te kompozycje kadrów są dosyć nietypowe. Cały czas mamy gadające głowy, oszczędnie Ryoko Ikeda tutaj rysuje tło, ale bardzo często stosuje, ja to nazywam abstrakcyjne tła. Co to znaczy? Że ona w taki abstrakcyjny sposób za pomocą różnych, technicznie to ujmując, figur geometrycznych, różnych rastrów, takich abstrakcyjnych teł po prostu podkreśla stany emocjonalne bohaterów. I robi to w bardzo fajny, intuicyjny sposób, także dzięki temu komiks lepiej przemawia, lepiej odczuwamy właśnie, co właśnie na te bohaterki odczuwają. Także pod tym względem bardzo interesująca lektura, że coś się dzieje w tych kadrach, chociaż tak naprawdę oni tylko rozmawiają i akcja nie jest jakoś specjalnie dynamiczna. Także podsumowując, mój drogi bracie, jest to komiks, przypominam, shoujo, ale należący również do shoujo ai. Jest dosyć zagmatwany, znaczy nie jest zagmatwany, to jest złe określenie, nie jest zagmatwany, aczkolwiek powiem wprost, nie oczekujcie jakby jednego wątku, który będzie rozwijany przez cały czas, przez cały komiks, tylko oczekujcie tego, że ten wątek będzie się kończył, bo rozpocznie się kolejny. Nie będzie on też tak super dokończony, gdzieś tam będziemy pamiętać, że coś czeka na rozwiązanie, jakaś tam relacja, jakaś tajemnica i to wszystko będzie rozwiązane, owszem, ale jakby bardzo szybko te różne problemy głównej bohaterki albo innych bohaterów się zmieniają. Także pod tym względem konstrukcja tego komiksu no jest nietypowa, po prostu. Jest nietypowa jak na komiks z gatunku shoujo. Parę ich w swoim życiu przeczytałem i muszę przyznać, że mój drogi bracie z wydawnictwa JPF pod tym względem jest intrygujący. Także wszystkie miłośniczki tego typu klimatów zapraszam do lektury. Przechodzimy do kolejnego komiksu. Wydawnictwo Paradygmat i pierwszy ich komiks Terapia par, miłość, seks i dramaty. Dosyć nietypowy komiks, ponieważ autorach, Barbara Bloomfield, to jest główną bohaterką, ona jest terapeutą rodzinnym, no przeczytam od razu całą stopkę, i superwizorem w organizacji Retal. Pracowała jako dziennikarka prasowa, reporterka radiowa BBC, jest też wydawcą i autorką kilku książek. Za scenariusz właśnie ona odpowiedzialna jest, ponieważ jakby to są historie z jej pracy. Za szatę graficzną odpowiedzialny jest Chris Radley, a jest jeszcze tutaj komentarz zawsze do każdej historii od Rudiego Dalosa, który jest profesorem, dyrektorem programowym kursu psychologii klinicznej na Plymouth University. I ogółem komiks przedstawia trzy sprawy.
Pierwsza to dotyczy Colstona oraz Chimi i ich problem polega na tym, dlaczego przychodzą na terapię, ponieważ ona pochodzi z Afryki, on jest Szkotem, poznali się 3 miesiące temu i się zakochali w sobie, ale spodziewają się dziecka. No i po prostu panika. Jest pewien problem i przyszli do terapeuty, żeby ten problem rozwiązać. Kolejna sprawa dotyczy Petera, Jen i Karla, ponieważ oni mają problem ze swoim synem, który bunkruje się, zamyka w sobie i w grach komputerowych i w ogóle tak naprawdę okazuje się, że tutaj jest problem z samym Peterem, a nie z Karlem, ale do tego dowiadujemy się w trakcie całej terapii. I ostatnia sprawa, która jest najdłuższa ze wszystkich, dotyczy Andrea i Antonego. I to jest też ciekawa sprawa, ponieważ okazuje się, oni mieli wziąć ślub niedługo, ale okazało się, że Antony zdradzał André, ponieważ miał romans w internecie. I to jest najciekawsze, że romans w internecie z jakąś w ogóle starą kobietą, no, znaczy starszą może w ten sposób, bo tutaj nie chcę w tym momencie być kontrowersyjny, oceniając czyjś wiek właśnie jakimś przymiotnikiem. I no, a sama Andrea jest młodą, piękną dziewczyną i właśnie taki szok, że czemu jej przyszły mąż, nie dość, że ją zdradza, to jeszcze z takim babsztylem. I problem też polega na tym, że Andrea jest córką słynnej Tine V. No to są w ogóle postacie, są wyimaginowane. Ogółem historie są oparte na prawdziwych sprawach, ale oczywiście dane personalne zostały zmienione. I między innymi dlatego też tłumaczę, ponieważ Tina V tutaj w tym świecie jest jakąś wielką gwiazdą. Coś, nie wiem, jak Marilyn Monroe, że jest symbolem seksu i w ogóle, no jest po prostu celebrytką i ta para żyje w cieniu tej celebrytki. I tak jak opisałem te trzy historie, tak w skrócie, i właśnie komiks polega na tym, że śledzimy terapię tych wszystkich par, tak jak właśnie mówi sam tytuł, terapia par, miłość, seks i dramaty. One oczywiście są skrócone. No nie ukrywajmy, że jak się chodzi na te całe terapie, to one trwają po prostu no, z godzinkę samego gadania i tak naprawdę przelać to wszystko na papier, no to byłby naprawdę olbrzymi, gruby tom. Natomiast struktura tych komiksów jest bardzo ciekawa, ponieważ no jest to oczywiście opowiedziane w formie komiksu. Cała pani Barbara rozmawia z tymi ludźmi, stosuje pewne właśnie sposoby, żeby oni poznali siebie, jakieś takie właśnie, jak oni to nazywają, nie chcę powiedzieć sztuczek, bo sztuczki to będą myślę złym określeniem, ale terapeuci mają swoje właśnie takie metody, żeby ludzie mogli się bardziej poznać. Między innymi ona na przykład ma taki swój patent, że ma kubkę zabawek, jakieś żołnierzyki, Indianie, kamyczki, jakieś zwierzątka i ktoś ma zadanie na przykład wybrać, która zabawka do niego pasuje. No tego typu mechanizmy. I jak ona z nimi rozmawia, poznajemy ich właśnie problem, stara się te problemy rozwiązać, rozmawiając z nimi oczywiście, dowiadując się o tych osobach, dowiadując się o ich przeszłości, o ich relacji, o oczekiwaniach, a pod spodem każdej strony mamy jeszcze komentarz do tego. Na przykład dlaczego ona na przykład poszła w tę stronę. Że w pewnym momencie jeden na przykład z bohaterów w ogóle przestraszył się i ona musiała go w jakiś sposób uspokoić. Bardzo fajny jest ten komiks, jeśli jesteście miłośnikami w ogóle psychologii. Ja nie studiowałem psychologii, więc jakby nie jestem w stanie wypowiedzieć się z punktu widzenia osoby, która jest biegła w tym temacie i nie jestem w stanie zweryfikować, czy faktycznie te treści, czy te komentarze tych psychologów są poprawne, ale jestem przekonany, że jak najbardziej. Ten komiks jest bardzo przekonujący, w jaki sposób otwiera oczy, tak naprawdę na czym polega terapia. I z drugiej strony bardzo przyjemnie się to czytać, naprawdę, ponieważ chociażby biorąc pod uwagę no, druga sprawa z rodzinką i z tym ich synkiem, no jest akurat nie najlepszym przykładem do tego, żeby przedstawić, na czym polega właśnie magia tego komiksu, ale właśnie tam pierwsza, kiedy jest właśnie ta czarnoskóra pani z Afryki, Chimi, oraz 30-letni Szkot, no oni tam są mniej więcej w tym samym wieku, ale na przykład okazuje się właśnie, że ten Szkot, ten cały Colston, on nigdy nie był z kobietą, bo jest nieśmiały i
Chimi jest jego pierwszą dziewczyną, którą poznał i w bardzo krótkim czasie jakby skonsumowali swój związek, czego owocem jest zbliżający się narodziny ich dziecka. No i Colston w tym momencie zachowuje się jak taki, no, dziecko praktycznie. I problem tej pary polegał na tym, że ona oczekuje tego, żeby on się o nią troszczył, a on jest tak naprawdę 30-letnim dzieciakiem, ponieważ nie miał doświadczenia, nie miał nigdy dziewczyny, nie był nigdy z żadną kobietą, a nagle ma być ojcem, no to jest dla niego duża sprawa. I na tym polega między innymi problem, właśnie dramat tej pierwszej pary. I to jest bardzo na swój sposób pasjonujące, obserwować właśnie cudze problemy. Jest to zrobione w taki sposób, że można byłoby naprawdę zrobić na podstawie tego jakiś program telewizyjny. Prawdopodobnie już ktoś wpadł na ten pomysł i takie programy istnieją, aczkolwiek w formie komiksu jest to również bardzo fajnie przedstawione, ponieważ mamy cały czas te komentarze na bieżąco odnośnie tego, co się dzieje w trakcie tej rozmowy, że właśnie ten Colston w tym pewnym momencie poczuł się osaczony, więc ona musiała szybko, ta cała pani terapeuta musiała szybko zadziałać, żeby on właśnie się uspokoił, ponieważ byłoby ryzyko, że on by po prostu wyszedł z tej terapii i problem by się tylko pogłębił. Być może wśród was są, drodzy słuchacze, są osoby, które nie wierzą w magiczną siłę terapeuty i rozmowy i uważają, że problem istnieje tylko wtedy, kiedy chcemy mieć problem, ale na pewno wśród słuchaczy, wśród was są osoby, które po prostu są świadome tego, że jednak czasem od pewnych problemów ciężko jest odejść i trzeba znaleźć sposób, żeby nie zmieniać świata wokół siebie, tylko żeby zmienić siebie. Bardzo fajna jest też trzecia historia, ponieważ ta cała para, no w ogóle pomysł, początek jest niesamowity, że on miał romans i tak myślę, no miał romans, okej. Pomyślał, że no bierze ślub, to pewnie stwierdził, że fajnie byłoby jeszcze tam kogoś poznać, zanim nie będzie zaobrączkowany, nie? Ale właśnie nagle się okazuje, że to była właśnie jakaś pani w podeszłym wieku, która jest w ogóle nieatrakcyjna i która jeszcze w ogóle jest motyw taki, że ona przyszła do nich do domu, ponieważ on się nagle przestał odzywać do niej przez ten internet. To w ogóle naprawdę musiała być niezła sytuacja. I problem tej historii polega na tym, że tak naprawdę się okazuje, że ta para żyje w cieniu tej Tini V. I ta Tina V się okazuje strasznie kontrolującą osobą. No jest celebrytką, no po prostu dużo szumu się wokół niej dzieje, ona dużo pracuje, jest twarzą w wielu tam reklamach. No wiecie, o co chodzi. No celebryci mają dużo spraw wokół siebie, muszą dbać o swoje dobre imię, o swój wizerunek. I ona właśnie tej starania schodzą na to, że Andrea i Antony są jak w klatce, ale w złotej klatce. Bardzo interesująca lektura. Muszę przyznać, że te historie nie są szablonowe, że te sprawy rozwijają się w taki nietypowy sposób. Chodzi mi o to, że w trakcie, kiedy oni relacjonują, co się stało, kiedy ona zadaje odpowiednie pytania, nagle dowiadujemy się, że coś miało miejsce w przeszłości, że tak naprawdę tych bohaterów męczy jakaś nierozwiązana sprawa i nagle ten problem, z którym przyszli na początku, trochę się zmienia i okazuje się, że problemem jest tak naprawdę coś innego. I pod tym względem właśnie bardzo fajnie są dobrane po prostu scenariusze. Te sprawy nie są nudne, nie są monotonne i wkręcają. Po lekturze człowiek w zasadzie zaczyna trochę zmieniać punkt widzenia na pewne sprawy. Bardzo cenne są również komentarze tych psychologów. Ja tutaj wymieniłem trzech twórców na początku. Zaraz znajdę już tą stopkę, gdzie oni są wymienieni. Ponieważ wspominam, że za scenariusz odpowiedzialna jest Barbara Bloomfield, która jest również głównym bohaterem tych komiksów. Za szatę graficzną Chris Radley, ale pojawia się jeszcze tutaj wymieniony Rudy Dalos. I co robi ten Rudy Dalos? Po każdej historii ona koresponduje z nim i on w tym momencie jako ten autorytet w sprawach terapii, on ocenia, czy ona dobrze zrobiła, wskazuje jej punkty jakby zwrotne w tych sprawach, punkty, gdzie dosyć ryzykowne. No wiecie, no po prostu recenzuje jej pracę. I to też jest niesamowicie interesujący
aspekt tego komiksu, tego tomiku, że pomimo tego, że mamy właśnie na bieżąco śledzimy tę terapię, mamy komentarze tej całej pani Barbary, to jeszcze na końcu mamy komentarz do tych wszystkich spraw jakiegoś, znaczy nie jakiegoś, tylko konkretnie Rudiego Dalosa. Także terapia par, miłość, seks i dramaty jest naprawdę intrygującym komiksem. To muszę powiedzieć i jeśli lubicie tę tematykę, no muszę przyznać, że na rynku polskim nie ma innych komiksów, przynajmniej nie przypominam sobie, żeby były komiksy tak podejmujące tę tematykę i jeszcze w tak szczegółowy sposób rozwijającą ją. Także terapia par, miłość, seks, no nietypowy komiks i sami zdecydujcie, czy tak nietypowe komiksy są właśnie dla was. Ponieważ wszyscy jesteśmy równi, ale każdy z nas jest inny. Także zapraszam was, tych zaintrygowanych oczywiście, do wydawnictwa Paradygmat. Przechodzimy teraz do komiksów polskich. W Reckless Wrestlers Łukasza Kowalczuka, wydawnictwa Kultura Gniewu. To jest niesamowity tytuł. Dlaczego? Ponieważ historia w ogóle w Recklessów i w ogóle otoczka wokół tego tytułu jest niesamowita. Najpierw trzeba byłoby poznać postać samego Łukasza Kowalczuka. Tutaj w tym momencie chciałbym was zaprosić, żeby odwiedzić kanał Prosto z Kadru na YouTubie, ponieważ Łukasz był gościem w Prosto z Kadru jakoś rok temu i rozmawialiśmy i bardzo dużo kwestii było poruszonych i tutaj w tym momencie jakby, żeby, no chciałbym, żebyście po prostu wrócili do tej audycji, odsłuchali, ponieważ jakby to były jeszcze czasy, kiedy nie było wydania zbiorczego wydanego przez oficjalne wydawnictwo. Łukasz Kowalczuk to jest twórca, który zawsze tworzył w undergroundzie i paradoksalnie to jest jego pierwszy album, to jest taki debiut. I tak samo w Reklesi najpierw byli wydawani w formie zinów. No, kserówek. Wiecie, takie czasy, kiedy jeszcze właśnie komiksy undergroundowe robiło się na ksero, no teraz też się robi na ksero, ale jakby internet już stworzył nowe miejsca do publikacji i jakby część osób odeszło od właśnie papierowych, własnoręcznych wydań. W każdym razie w Reckless Wrestlers na początku byli wydawani w formie właśnie tych kserówek, 200 sztuk każdego zinu, warianty okładek. Zawsze w każdym zinie były dodatki, i czy to naklejki, czy tam właśnie inne rzeczy Łukasz robił. No i właśnie ten komik zyskał grono fanów, ponieważ jest bardzo specyficzny i wydawnictwo Kultura Gniewu wydało w wersji zbiorczej. Teraz mamy też w kolorze, taka jest różnica między tymi kserowanymi, a tutaj tym albumikiem, że mamy właśnie w kolorze, tutaj oprócz czerni i bieli mamy jeszcze taki odcień zieleni, którym to właśnie pokrywa czy to skórę, czy to robi cień za pomocą tego koloru. W każdym razie no, jest wersja kolorowa. Ale o czym są w Reklesi? To jest rzecz bardzo nietypowa. Tutaj musicie uważać. Naprawdę, ponieważ jak weźmiecie ten tytuł nie wiedząc nic o nim, to możecie się zdziwić, ponieważ Łukasz Kowalczuk świadomie operuje kiczem. Jest takie, ja bym to porównał do Garego Pantera oraz do takiego nurtu lowbrow, gdzie twórcy bodajże w Kalifornii tworzyli naprawdę takie świadomie kiczowate rzeczy. Albo, inny przykład. Ostatnio był popularny w internecie Kung Fury, że był bardzo taki kiczowaty, taki abstrakcyjny i to był taki komentarz do filmów, do gier lat 80. To macie dokładnie to samo w komiksie Łukasza Kowalczuka. To jest, on oddaje hołd właśnie tym wszystkim, no to kulturze, popkulturze lat 80. i 90. Czyli jeśli wychowaliście się na Himenie, na Wojowniczych Żółwiach Ninja, w ogóle wychowaliście się na rzeczach, na dziełach popkultury z lat 80. i 90., no teraz wiadomo, te rzeczy śmieszą po prostu, to w tym momencie będziecie się świetnie bawić przy tych galaktycznych międzywymiarowych mistrzostwach zapaśników. Jacy są bohaterowie? No bo przecież zapaśnicy to jest rzecz najistotniejsza, no więc oni tutaj, to już totalnie Łukasz zrobił bardzo fajną i zabawną abstrakcję i ci bohaterowie są zabawni już z samego powodu, znaczy z samego faktu, że są jacy są. I między innymi jest to na przykład Spike Lee, który to, do każdego jest stopka, więc ja szybko znajdę
tutaj w albumie, żeby wam po prostu przeczytać biosy tych bohaterów, bo to jest naprawdę, no, niesamowity klimat ma ten komik. Okej. Spike Lee. Spike Lee stoi na czele jednego z największych chińskich gangów grasujących na zachodnim wybrzeżu USA. Mistrz wschodnich sztuk walki, który zszedł na złą drogę. Zabił swojego mistrza, kiedy tylko nauczył się wystarczająco dużo, żeby to zrobić. Wykańcza przeciwników w sposób równie skuteczny, co efektowny. Został ściągnięty na turniej tuż przed rozpoczęciem największej ulicznej bitwy w historii Chinatown. A jego przeciwnikiem w ćwierćfinale jest sierżant Reptilion, czyli koleś, po prostu jaszczur w stroju żołnierza. Jeden z najgroźniejszych żołnierzy na post apokaliptycznym pustkowiu. Przywódca szwadronów elitarnej jednostki Reptilian, służących bezwzględnej pięści z żelaza. Bezlitosny jaszczur jest jednym z najczarniejszych charakterów w turnieju. No i to jest jedna dwójka w ćwierćfinałach. Hippie Killer. Nie, ja muszę wam to przeczytać, bo po prostu jak poznacie tych bohaterów, od razu będziecie wiedzieć, czy ten komiks przypadnie wam do gustu, czy nie. Otóż Hippie Killer, opryk z wielkiego polskiego blokowiska, prezentuje się najsłabiej ze wszystkich zawodników, ale w bitewnym szale może sprawić niespodziankę. Silny, stosunkowo oporny na ciosy, ale podatny na wpływ z zewnątrz. Łatwo ulega manipulacji. Ma w zanadrzu kilka świetnych chwytów. Jego marzeniem jest powrót do domu przed derebami. Barbarika. Podania mówią prawdę. Walkirie są córkami Odyna. Jurny władca zapładnia wiele kobiet i wszystkie dziewczynki z jego nasienia noszą brodę. To znak, że są dobrym materiałem na wojownika i uroda nie powinna być dla nich najważniejsza. Córy nordyckiego boga mieszkają w Valkyrville. Czas upływa im na wszelkiego rodzaju zawodach. Polują na zwierzynę i mężczyzn. Siłują się, plądrują. Głównym atutem potężnej blondynki jest siła. Ale czy to wystarczy, żeby zdobyć pas? Kolejny bohaterów to jest na przykład Vegan Cat, Climbing Crab, The Eye. Climbing Crab jest bardzo fajny, wielki krab, po prostu ten taki humanoidalny krab. Jedyny potwór niepokonany przez Eye, uzbrojony w śmiercionośne szczypce, efekt prób nuklearnych, uzależniony od hazardu i wódki hulaka, tym razem jest dany tylko na siebie. Pijany może być o wiele bardziej niebezpieczny. Na zdrowie. Albo na przykład jego przeciwnikiem jest The Eye. Walki uczył się pod wysokim ciśnieniem głębin morskich. Jest powolny, ale dokładny. To efekt służby pod radziecką banderą. Pokonał setki radioaktywnych i naturalnych potworów Morza Czarnego. Zaprzyjaźnił się z jedynym mutantem, który stawił mu skuteczny opór. Razem z krymskim krabem założyli jedną z najlepszych knajp bloku sowieckiego. Także słuchajcie, no to jest po prostu absurd goni absurd. Piękny kicz w najlepszej postaci, autentycznie, no tak, to jest kicz i to ma takie być, Łukasz tego nie ukrywa, w takim nurcie robił i to jest właśnie świetne, to jest autor, który wie dokładnie, czego chce, który wie, w jakim stylu chce robić, jakie opowiadać historie i trzyma się tego, niezależnie czy odniósł sukces, czy nie, no, czy, bo tam wiadomo, każdy twórca na swojej karierze ma takie wzloty i upadki. W przypadku Łukasza na przykład to była nieudana zbiórka pieniędzy jakoś w zeszłym roku na 3 pozycje, ale co z tego? Zaczął robić w reklesów, po czym to jest w ogóle mega inspirujące, ponieważ on stwierdził, że nie ma czegoś takiego, że to jest dobre jak na Polskę, ale na resztę świata to nie jest dobre. On nie uznaje czegoś takiego, więc wysyła je w reklesów, przez to, że to jest komiks niemy, znaczy ma tam trochę tekstu, ale niewiele, jest wydawany, że, znaczy, nie wiem, czy wydali go ostatecznie, bo nie zweryfikowałem, ale pamiętam, że wpisy Łukasza na Facebooku, że w Niemczech, we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, w Chile można w reklesów czytać online na pewnej stronie z komiksami do pobrania, z oczywiście pewną drobną opłatą. Także rewelacja. Nic, tylko inspirować się działalnością tego undergroundowego twórcy, który już nie jest undergroundowy, ponieważ Kultura Gniewu wydała oficjalnie jego album, jego zbiorczy w Reckless Wrestlers. Także w tym momencie, no, autor, którym warto się inspirować, jeśli jesteście twórcami komiksu. A jeśli czytacie, jeśli lubicie rzeczy nietypowe, jeśli lubicie nawiązania do popkultury lat 80., jeśli lubicie właśnie taki kicz, ale z takim dobrym guście, to zapraszam was nie tylko do Reckless Wrestlers z Kultury Gniewu, ale w ogóle do twórczości Łukasza Kowalczuka. Słuchajcie, w ogóle, bo on ma profil też na Facebooku. Nienawidzę ludzi.
Tak, nienawidzę ludzi. Słuchajcie, jeśli jesteście teraz przed komputerem, jeśli macie profil na Facebooku, zapraszam, żebyście sobie wpisali nienawidzę ludzi. To jest tytuł jednego z jego zinów, serii zinów, w której publikuje właśnie swoje krótkie komiksy, gdzie komentuje wydarzenia na bieżąco w Polsce i nie tylko. Także zapraszam, jeśli przypadnie wam do gustu to, co on serwuje na swojej właśnie stronie, przypominam, nienawidzę ludzi, to tym bardziej powinniście inwestować w wersje papierowe jego komiksów. Także jeszcze raz przypominam, Wreckless Wrestlers, międzywymiarowe mistrzostwa, jedna zasada, żadnych zasad Łukasza Kowalczuka z wydawnictwa Kultury Gniewu. Teraz przejdę jeszcze, bo chciałbym wam zaprezentować jeszcze kolejne komiksy. To już będą króciutkie zeszytówki, mniej popularne. Najpierw wydawnictwo Jindy i komiks Giacomo Supernova. Po brzydkiej jedynce na okładce, która psuje kompozycję, domyślam się, że to jest numer jeden. To jest zeszyt, krótka historia. Ma podtytuł Szampan, menuet i łóżkowe igraszki. Głównym bohaterem jest Giacomo Supernova. Akcja dzieje się w ogóle we wszechświecie. I tutaj mamy mnóstwo takich również abstrakcyjnych. To jest, w ogóle wiąże się świetnie z Wreckless Wrestlers. Tylko tutaj mieliśmy międzywymiarowe mistrzostwa. Tutaj akcja dzieje się w ogóle w kosmosie. I to jest taka parodia. Mam wrażenie, że autor bardzo mocno inspirował się Kapitanem Bombą. I tutaj od razu wskazówka dla was, więc jeśli wam podoba się seria git produkcji Kapitan Bomba, to w tym momencie myślę, że znajdziecie coś dla siebie w komiksie Giacomo Supernova. Autorem odpowiedzialnym za scenariusz jest Jerzy Łanuszewski, za rysunki Robert Jach. Później mamy jeszcze wymieniona została asysta w osobie Moniki Kołodziejczyk oraz autorzy rysunków w galerii, czyli Filip Wiśniowski, Paweł Mocek, Małgorzata M. Stępień oraz Michał Pastuszczak. Giacomo Supernova to jest taki koleś, który zna wszystkie sztuki walki, który jest niesamowicie przystojny, który nawet jak tutaj na początku, kiedy przychodzi dwóch kosmitów do niego prosząc autograf, to się pytają, czy to prawda, że udało się panu zaspokoić królową gigantów z Antaresa. Tak, no i udało mu się, tłumaczy, w jaki sposób to zrobił. Ogółem mam tutaj wielki wszechświat, którego praktycznie nie wiemy. Mamy tylko informację, że ten wszechświat istnieje, ponieważ tutaj co chwilę wymieniają jakieś takie śmieszne nazwy. No, żeby nie być gołosłownym, już coś może znajdę. O, na przykład Święty Dionizy z Plutona, takie porzekadło. I motyw przewodni tego komiksu jest taki, że nasz Giacomo Supernova ucieka przed Ulyssesem. Ulysses de Alpha Centauri. Ponieważ on czyha na jego życie. I dlaczego? No i tutaj w zasadzie to jest najfajniejsza część tego komiksu, czyli historia, dlaczego nasz główny bohater musi ratować cały czas swoje życie i uciekać przed tym właśnie Ulyssesem, który jest jego największym wrogiem, ale równocześnie jego najlepszym przyjacielem. I tak, no powtórzę, to jest najlepsza część tego komiksu. Scenariusz jest zabawny. Muszę po prostu potwierdzam na własnej osobie, że były momenty, gdzie po prostu uśmiech na twarzy się pojawiał, owszem. Aczkolwiek nie obyło się w tej produkcji bez pewnych zgrzytów. I to jest krótki zeszycik, tak naprawdę ma 26 stron komiks, jest jeszcze strona bonusu oraz galeryjka, ale jakby problemem tego komiksu jest to, że on tutaj chce stworzyć wielki wszechświat, ale nie ma miejsca na to, żeby ten wszechświat pokazać. Tutaj przewijają się kosmici, różne jakieś takie dziwne formy, no wiadomo, kosmici, więc mamy jakieś takie ślimaki, mamy macki i tak dalej. Mamy mnóstwo takich historii. I trochę przeszkadza w lekturze fakt, że nie znamy tego wszechświata, że jesteśmy wrzuceni do jakiegoś obcego wszechświata, który rządzi się swoimi zasadami, owszem, ale na przestrzeni tego krótkiego komiksu nie jesteśmy w stanie ich poznać. Jakby czujemy pewien niedosyt, że nie wiemy, o co chodzi. Poznajmy jednego bohatera, jego relacje z tym całym Ulyssesem, no i ten cały kosmos i te wszystkie absurdy, ten świadomy kicz tego kosmosu, to mi się wydaje, że jest tylko specjalnym tłem i to tak naprawdę ma być właśnie taką parodią tych wszystkich space oper i w ogóle wielkich marek, filmów, komiksów, książek, gier, gdzie akcja toczy się właśnie w kosmosie.
tak podejrzewam, że to jest po prostu taki jeden wielki dowcip. Dlatego tym bardziej podobieństwo odnajduję w Kapitanie Bomba. I myślę, że to jest akurat najlepsze porównanie i dlatego wszystkich miłośników bym zapraszał do tego komiksu. Niestety muszę tutaj też wspomnieć, że szata graficzna no jest najsłabszą stroną tego komiksu. Robert Jach ma potencjał. To nie jest tak, że on nie umie rysować, aczkolwiek wiele, wiele zgrzytów znajdziemy w... Znaczy, dobra, przesadzam. Jest parę zgrzytów, które jakby powodują, że odczuwamy, że ten komiks jednak można byłoby lepiej narysować. Po prostu. To są takie, czasem to są drobiazgi, jak na przykład uciekający Giacomo, który no tak w niezgrabny sposób został narysowany w biegnący. Po prostu. Czasem to są takie błędy. No są takie rzeczy, na przykład jak on ucieka, jest ta cała strzelanina, to też są takie, te sceny dynamiczne są zrobione w taki sposób mało dynamiczny. Nie odczuwamy tych pędów. Są stosowane linie kinetyczne, ale brakuje tutaj w tym komiksie jakiegoś takiego wyczucia. Jestem przekonany, że Robert Jach... Nie, ja bardzo, na przykład powiem tak, no, ja bardzo lubię czytać takie komiksy. To jest tak, że komiksy mogą robić wszyscy, każdy może robić komiks, prawda? I ja bardzo lubię czytać rzeczy, które są robione z pasji. Jestem przekonany, że Robert Jach robi to wszystko z pasji. Jeśli on będzie robił dalej, to oczywiście się wyrobi. Ale póki co te gdzieś tam ta perspektywa się gubi, są jakieś takie niezgrabne kompozycje tych kadrów, dziwne pozy tych bohaterów. W scenariuszu też jest parę takich drobiażdżków, bo na przykład skąd Giacomo wiedział, że dwójka kosmitów, która się do niego dosiadła, jest uzbrojona w pistolety. I również scena, kiedy jeden z bohaterów pada do czarnej dziury, też jest tak niezgrabna. No, opiszę tę scenę. No, jest ten Ulises, który wpada nogą w wiadro i przez to się przewrócił i spadł z urwiska. Tylko że na jednym kadrze to wiadro jest tuż na skraju, a Giacomo stoi przed tym wiadrem, więc on jakby nie miał prawa, to wiadro nie ma prawa stać na drodze tego całego Ulisesa. Więc jakby są takie po prostu zgrzyty, które powodują, że no, ten komiks jest po prostu średni, mówiąc wprost, ale ma swoje plusy, między innymi humor, który jest spoko, który naprawdę daje powody. Na 23 stronach, czy na ilu? 26 stronach. Nie można też zmieścić nie wiadomo ilu gagów, ilu dowcipów, żeby nie było przesytu. Mi się wydaje, że pod względem scenariuszowym pomysł jest całkiem spoko, jest fajne wykonanie, ale jednak są pewne zgrzyty, które w rysunku, są pewne drobiażdżki w scenariuszu, które powodują, że no mamy lekki niesmak po tej lekturze. Także dla kogo, komu bym kierował ten komiks? Miłośnikom Kapitana Bomby, już trzeci raz to powiedziałem, ale będzie idealny target, ponieważ Kapitan Bomba też jest zrobiony graficznie. Kapitan Bomba, no wiadomo, postawia wiele do życzenia, jest taki styl minimalistyczny, który albo się podoba, albo się nie podoba. No i dowcip, który cały czas gdzieś tam kręci się wokół spółkowania i łóżkowych igraszek. Także w tym momencie taką grupę docelową znalazłbym dla tego komiksu. No jest ta jedynka, która totalnie psuje okładkę, ponieważ mamy okładkę spoko, kolorową i nagle w prawym dolnym rogu mamy chamski biały kwadrat z numerem 1. Nie jest po prostu zakomponowany. Nie wygląda to ładnie, no niestety. Ale czekam, jestem ciekawy, w jaką stronę twórcy pójdą dalej. Jeśli to jest pierwsza część Giacomo Supernova, jeśli mnie słuchają, to okej. Na pewno jesteście świadomi tego, że są wciąż rzeczy do poprawy, ale czekam dalej. Nie poddajcie się. Macie widać, że jest tutaj pomysł na tę postać. Twórzcie dalej. Naprawdę. Nie przejmujcie się, twórzcie dalej. Na pewno w pewnym momencie się na tyle rozwiniecie, że będzie już za co po prostu chwalić. Jeszcze parę słów na temat komiksu. Aha, no i to jest oczywiście z wydawnictwa Jindy. A na koniec jeszcze parę słów komiks Sławka Lewandowskiego Dobro i Zło. Sławka Lewandowskiego już parokrotnie omawiałem, czy to z Wojtkiem, czy samemu, i porównywaliśmy go do Monty Pythona. I faktycznie, Sławek wykrował swój własny styl, jeśli chodzi o humor i jeśli chodzi o szatę graficzną.
I na przestrzeni tych wszystkich komiksów, czyli Zamach na Prezydenta, Pancernicz, Prawda, Tylko Prawda, Sama Prawda, to komiks Dobro i Zło jest jakby troszkę czymś innym. Nie mamy już tego stylu, znaczy jest cały czas ten styl, aczkolwiek mamy tutaj komiks polega na tym, że rozmawia dwójka bohaterów. Prawdopodobnie to są interpretacje dobra i zła, aczkolwiek oni tutaj mają takie przyziemskie problemy i mówią o innych ludziach, znaczy innych bytach, w charakterze jakby to byli ludzie, o innych miejscach, o imprezach, więc ciężko się w tym momencie tak naprawdę zorientować, czy faktycznie to jest taki żart, że on spersonifikował dobro i zło do takiego ludzkiego bytu, czy no właśnie to są ludzie, którzy stoją na skraju piekła i nieba i mają decydować, czy w ogóle to są jakieś byty, które są ponad to wszystko. No właśnie tutaj jakby tutaj jest takie pole do interpretacji, ale to nie jest też istotne tak naprawdę. No czy to dobro i zło, no sugeruje, że jeden będzie dobry, drugi będzie zły. I tak nie jest. Cały komiks to są gadające głowy i to są gry słowne, dowcipy słowne. Część jest fajna, część jest troszkę wymuszona. W pewnym momencie tak z dwa razy zmienia w ogóle wątek, żeby jakby pójść trochę w inną stronę. I tutaj znajdziemy parę takich fajnych dowcipów, parę średnich. Aczkolwiek w porównaniu do innych komiksów Sławka Lewandowskiego, ten komiks, no muszę też powiedzieć, tak jak w przypadku Giacomo Supernova, również się nie broni. Nie jest to najlepsza pozycja Sławka. Jeśli mielibyście rozpocząć przygodę z twórczością tego autora, to ja bym proponował, żeby dobro i zło zostawić sobie na końcu, ponieważ on ma na swoim koncie dużo lepsze rzeczy. No jest taki eksperyment Sławka, gdzie on jakby nie wprowadza jakiejś takiej w ogóle historii, nie komentuje, nie parodiuje czegoś, tylko tutaj robi jedną rozmowę i ta rozmowa nie broni się. Po prostu. Scenariusz się nie wybrania. Pomimo paru takich fajnych gagów słownych, to jednak ten komiks nie pozostawia po sobie aż takiego dobrego smaku jak inne jego publikacje, inne jego pozycje. Także no jak powiedziałem, warto, żeby jak już sięgać po dobro i zło, to po prostu w dalszej kolejności, bo Sławek robi po prostu dużo lepsze rzeczy. A to jest też rzecz undergroundowa, także jak nie kupicie tego w żadnej księgarni, nie dostaniecie tego, nie ściągniecie z internetu, także jeśli jesteście zainteresowani twórcą Sławka, to polecam różne serwisy komiksowe, sklepy internetowe zajmujące się właśnie tylko i wyłącznie komiksami. Tam prawdopodobnie to znajdziecie, a jak jesteście uparci, pogrzebiecie, to na pewno też znajdziecie kontakt do samego autora i będziecie w stanie się dogadać. No tak informuję, ponieważ no rzeczy undergroundowe mają to do siebie, że ciężko je po prostu dostać, a undergroundowe rzeczy są cenne, ponieważ to jest spuścizna autora, ponieważ on ma w pompie cenzurę, ma w pompie, czy to się sprzeda, ma w pompie, czy to się ludziom spodoba, bo on robi to tylko i wyłącznie dla siebie. Tak samo jest dobro i zło. I tak, już kończę, wszyscy machają. No chciałem myśl skończyć, że no Sławek zaeksperymentował z dobro i zło, wyszło mu po prostu średnio. Tak, no podsumowując, no dzisiaj przybliżyłem wam pięć komiksów. Mój drogi bracie z wydawnictwa JPF, Terapia Par z wydawnictwa Paradygmat, potem Wreckless Wrestlers Kultury Gniewu, Giacomo Supernova z Jindy oraz Dobro i Zło. No parę rzeczy tutaj was, mam nadzieję, zaintrygowałem, żeby wziąć w weekend w wolnej chwili komiks do ręki, a tę uwagę na rzeczy, na które po prostu są na tyle specyficzne, że być może nie do końca wszyscy będą zadowoleni z tej lektury. No cóż, no takie jest moje zadanie, żeby szczerze mówić wam no po prostu o komiksach, które są wydawane na rynku polskim. Dziękuję wam już. Zapraszam tutaj Wojtka do audycji, a ja się żegnam z wami. Mówił do mikrofonu Filip Bąk i życzę wam oczywiście udanej lektury, przyjemnego weekendu i słyszymy się za tydzień. Cześć! Bada boom, 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 bada bo